Prezydent miasta Przemyśla oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek zapraszają mieszkańców miasta, regionu oraz turystów na Dni Patrona Miasta Świętego Wincentego. W dniach od 17 do 19 sierpnia na Starym Mieście zagości najważniejsza miejska impreza w Przemyślu. Program Wincentiady jest bardzo bogaty i zapewne każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Patronowi miasta poświęcona będzie przede wszystkim niedziela. W tym dniu odbędzie się msza święta w intencji mieszkańców i procesja z relikwiami Świętego Wincentego. Od kilku lat Wincentiada jest także połączona z finałem akcji Caritas Tornister pełen uśmiechów. Finał tej akcji odbędzie się również w niedzielę. Przez 3 dni na scenie Zamku Kazimierzowskiego oraz na Rynku Starego Miasta gościć będą m.in. Andrzej Rybiński, Marek Piekarczyk, który w rokowym poemacie wcieli się w Krzysztofa Klęczona oraz zespół Afromental. W tych dniach Przemyski Rynek będzie świadkiem wielu interesujących wydarzeń. W rytmie poloneza przejdzie tamtędy taneczny korowód prowadzony przez zespół pieśni i tańca Przemyśl. Poznamy historię na szlaku Świętego Jakuba, opowieść z gatunku płaszcza i szpady dziejącą się na trakcie pielgrzymkowym do katedry w Santiago de Compostela. Warto wiedzieć, że w 1982 roku Rada Europy uznała drogę Świętego Jakuba za miejsce o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kontynentu. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych, tańców, zawodów i konkursów sportowych, warsztatów plastycznych, zabaw oraz malowania twarzy. Drodzy Państwo, zaczynamy w piątek 17 sierpnia o godzinie 18 pokazem filmu Jana Miszczaka o przemyskich świątyniach i pokazem slajdów Piotra Michalskiego o ulicach naszego miasta. Na wielkie miejskie święto zaprasza prezydent miasta Przemyśla i Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek.